Witam Państwa na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Jesteśmy w przededniu matur oraz egzaminów zawodowych oraz w przededniu organizacji naboru na nowy rok szkolny. I właśnie w tej sprawie szczególnie chcę się zwrócić do naszych uczniów, którzy są uczniami oraz tych przyszłych uczniów, którzy gdzieś tam rozmyślają o tym, jaką szkołę wybrać. Zapraszam serdecznie do naszej szkoły. Do szkoły nowoczesnej, szkoły, która o Was dba i która da Wam dobry zawód na przyszłość. Witam bardzo serdecznie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Obecnie w naszej szkole kształcimy młodzież w trzech zawodach. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii. Technikum to jest szkoła, która nie tylko oferuje zdobycie wymarzonego zawodu, jest to szkoła, która również oferuje zdobycie egzaminu dojrzałości, jakim jest matura. Dlatego właśnie oprócz przedmiotów zawodowych istotną rolę odgrywają również przedmioty ogólnokształcące. Jestem nauczycielem matematyki i fizyki i dzisiaj chciałabym przybliżyć niektóre pojęcia z elektrostatyki. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać, dlaczego akurat fizyka. Fizyka przede wszystkim jest dziedziną, która otacza nas w życiu codziennym. Nieustannie spotykamy się z różnymi zjawiskami fizycznymi, na przykład tęcza, złudzenia optyczne, wyładowania atmosferyczne czy elektryzowanie włosów, ubrań. Nauka fizyki pozwala właśnie zrozumieć, jak powstają takie zjawiska, mechanizmy ich działania. Dzięki temu możemy zapobiec przykrym skutkom, a niekiedy również wykorzystać je na swoje własne potrzeby, na przykład alternatywne źródła energii. Elektrostatyka jest to dziedzina nauki, która obejmuje zagadnienia dotyczące ładunków elektrycznych oraz ich oddziaływania. Na pewno pamiętacie z lekcji chemii, z lekcji fizyki, że najmniejszą porcją każdego pierwiastka jest atom. Atom, który składa się z trzech elementów. Składa się z protonów, czyli cząstek o ładunku elektrycznym dodatnim, oraz neutronów, cząstek elektrycznie obojętnych. Obie te cząstki tworzą jądro atomowe, natomiast elektrony, czyli cząstki o ładunku ujemnym, poruszają się dookoła jądra atomowego po orbitach elektronowych. Opowiem teraz troszeczkę o narzędziach używanych w elektrostatyce. Podstawowym narzędziem jest maszyna elektrostatyczna, która odpowiada za wytwarzanie ładunków elektrycznych, dodatniego i ujemnego. Zbudowana jest z dwóch plastikowych dysków wirujących w przeciwne strony. Na nich mamy naklejone paseczki folii aluminiowej. Szczotki metalowe przy pocieraniu o te właśnie dyski zbierają ładunki elektryczne, które są gromadzone w kondensatorach cylindrycznych. Kolejnym przyrządem to są elektroskopy. Elektroskopy mają przeróżnisty kształt i budowę, natomiast zasada ich działania jest zawsze taka sama. Zbudowane są z osi wykonanej z przewodnika, czyli materiału, który zawiera dużo elektronów swobodnych odpowiadających za transport ładunku, na których jest zaczepiona wskazówka ruchoma, bądź tak jak w tym przypadku, dwa paski zwykłej folii aluminiowej. Pokażę teraz, na jakiej zasadzie działa elektroskop. Najpierw sprawdzimy, czy maszyna ma w sobie zgromadzony jakikolwiek ładunek elektryczny. Zbieram ładunek, dotykam osi, nic się nie dzieje. Teraz zakręcimy maszyną. Zbieram ładunek. Widzimy wyraźnie, że wskazówka elektroskopu wychyliła się, co oznacza, że maszyna faktycznie wytworzyła ładunek elektryczny. Każdy z nas może w domu wykonać własny elektroskop niewielkim nakładem wysiłku. Zobaczmy, tu jest obudowa. To może być kubeczek po napoju, tak jak tutaj, ewentualnie szklany słoik. Potrzebujemy dwóch pasków folii aluminiowej, drucik bądź zwykły spinacz biurowy i na przykład kawałek plasteliny, żeby przytrzymać oś w pionie. Spróbujmy, czy taki elektroskop faktycznie działa. Jak najbardziej płatki odchylają się, czyli ładunek wykazuje. Mamy trzy sposoby elektryzowania ciał. Przez pocieranie, ten sposób jak najbardziej wykorzystaliśmy w maszynie elektrostatycznej.
Przez dotyk, ten sposób był zademonstrowany w przypadku elektroskopu, jest również trzeci sposób, przez indukcję. Jest to sposób dosyć ciekawy, dlatego że posłuży nam jako wyjaśnienie przyczynę kolejnego pojęcia. Elektryzowanie przez indukcję, inaczej wpływ, polega na tym, że zbliżamy ciało naelektryzowane do ciała elektrycznie obojętnego. Zbliżamy, ale nie dotykamy. Spowoduje to rozsunięcie w ciele obojętnym ładunków na dwa końce, co da pozorny efekt naelektryzowania. Jeżeli odbierzemy źródło z powrotem, wówczas ładunki wracają na swoje miejsce, mamy znów ciało elektrycznie obojętne. To właśnie potwierdza fakt, ponieważ nie dotykaliśmy, że ciało naelektryzowane zmieniło w jakiś sposób przestrzeń, która jego otacza. I tutaj właśnie pojawia się potrzeba wprowadzenia kolejnego pojęcia, jakim jest pole elektryczne. Wyróżniamy dwa rodzaje pól. Pole jednorodne, zauważmy, linie pola układają się równolegle do siebie, co potwierdza, że w każdym punkcie pola natężenie jego, czyli siła, jest jednakowa. Drugi rodzaj pól to są centralne pola elektryczne. Linie rozchodzą się promieniście, co oczywiście wskazuje, że im dalej jesteśmy od źródła, tym pole jest słabsze. Zwracam uwagę również na linie pola elektrycznego. Są skierowane od ładunku dodatniego do ładunku ujemnego. Czy jesteśmy w stanie skorzystać z tego? Jak najbardziej. Przykładowe zastosowanie w lakiernictwie. Element, który chcemy polakierować, na przykład karoserię auta, elektryzujemy ładunkiem ujemnym, natomiast cząsteczki lakieru ładunkiem dodatnim. Na zasadzie oddziaływania tych dwóch ładunków i przyciągania każda cząsteczka lakieru dotrze do elementu, który chcemy polakierować. Pamiętajmy o tym, że ładunki elektryczne oddziaływują między sobą, przyciągają się lub odpychają. Ładunki różnoimienne plus z minusem przyciągają się, natomiast ładunki jednoimienne, na przykład dwa plusy bądź dwa minusy, odpychają się. Co oczywiście widać jak najbardziej na liniach pola. Przedstawię teraz, jak to się zachowuje na przykładach. Pola centralne zademonstruję przy użyciu metalowej kuli pokrytej włóknami oraz metalowej nakładki zanurzonej w oleju z ziarenkami kaszy, które ułożą się w linię pola. Metalowa kula pokryta włóknami będzie imitowała centralne pole elektryczne. Dostarczając ładunek zarówno do kuli, naelektryzujemy włókna, które rozłożą się promieniście, imitując centralne pole. Linie rozkładają się promieniście na wzór linii pola centralnego. Pole centralne pokażę na przykładzie metalowej nakładki zanurzonej w oleju. Podpinamy do maszyny. Ziarenka kaszy układają się promieniście. Pole jednorodne przedstawię na przykładzie kondensatora płaskiego. Są to zwykłe metalowe blaszki o kształcie okrągłym, które będą się elektryzowały przeciwnymi ładunkami. Linie pola będą imitowane przez włókna, które zostaną naelektryzowane. Podpinamy teraz kondensator do maszyny elektrostatycznej. Jedną okładkę oraz drugą i elektryzujemy. Linie pola układają się równolegle, przedstawiając jednorodne pole elektryczne. Linie pola jednorodnego pokażę na przykładzie również ziarenek kaszy, jak również zademonstruję tutaj przyciąganie i odpychanie. Na początek podepnę zwykłe metalowe blaszki zanurzone w oleju dwoma przewodami. Zwracam uwagę na kolorystykę przewodów. Kolor czerwony jest z reguły zarezerwowany na ładunek dodatni, kolor czarny na ujemny. Także pamiętajmy, jak mamy potrzebę przypięcia do
urządzenia przewodów, żeby zwracać uwagę na kolorystykę. Zobaczymy teraz pole jednorodne. Zauważmy, ziarenka kaszy układają się wewnątrz równolegle. Teraz podepnę to do tego samego bieguna maszyny, żebyśmy zaobserwowali odpychanie. Wyraźnie widać, że linie pola walczą ze sobą w środku, co powoduje imitację odpychania się ładunku. Gdzie znajduje zastosowanie elektrostatyka? Pierwszym podstawowym, o czym chciałabym powiedzieć, to są wyładowania atmosferyczne. W górnej części atmosfery zbiera się ładunek elektrostatyczny. Następuje wyładowanie doziemne, czyli tak zwany piorun, który przenosi z chmur burzowych ładunek na powierzchnię Ziemi. Jest to zjawisko niezwykle widowiskowe. Pamiętajmy jednak, że jest to również zjawisko bardzo niebezpieczne. Piorun to jest prąd, który powstaje przy napięciu rzędu kilkuset milionów voltów. Nasza domowa sieć ma napięcie 230 volt. Jak w związku z tym uchronić się przed porażeniem prądem? Pamiętajmy, że w przypadku burzy, jeżeli jest możliwość, uchrońmy się w budynku, zamknijmy okna, drzwi, odłączmy każdy sprzęt od sieci. Jeżeli natomiast nie mamy możliwości schronienia się w budynku, należy unikać miejsc otwartych, linii wysokiego napięcia, jak również pamiętajmy, żeby nie chować się pod drzewami. W budynkach w celu zabezpieczenia przed wyładowaniami montowana jest instalacja odgromowa, czyli tak zwane piorun ochrony. Natomiast, żeby uchronić nasz sprzęt elektroniczny w domu, montuje się ochronę przepięciową. Dlaczego jest tak, że najpierw zawsze widzimy wyładowania, dopiero później słyszymy? Tutaj również wyjaśnienie daje fizyka. Światło, które powstaje przy wyładowaniu, ma bardzo dużą prędkość i niemalże natychmiast dociera do nas. Natomiast dźwięk porusza się dużo wolniej, stąd te opóźnienie. Czy możemy to wykorzystać w życiu codziennym? Jak najbardziej. Jeżeli będziemy odmierzali czas pomiędzy wyładowaniem a grzmotem, będziemy w stanie określić, jak daleko od nas uderzył piorun. 3 sekundy to jest mniej więcej odległość 1 km od nas. Jeżeli odmierzymy czas przy kolejnym wyładowaniu, porównując te dwa czasy, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy burza oddala się od nas, czy przybliża. Kolejnym zastosowaniem elektrostatyki jest siatka Faradaya. Fizyk Faraday udowodnił, że ładunek elektryczny jest gromadzony na zewnątrz klatki, przez co w środku niewytwarzane jest pole elektryczne. Widać to na przykładzie doświadczenia z paskami folii. Po podłączeniu napięcia do takiej klatki na zewnątrz paski folii wyginają się, czyli działa na nie pole elektryczne. Te, które są wewnątrz, pozostają nieruchome. Taką klatkę Faradaya możemy jak najbardziej sami wykonać w domu. Będzie przydatna dla nas, jeżeli często wyjeżdżamy na biwaki, wycieczki, survivale. Wystarczy wykonać zwykłą torebkę z folii aluminiowej, do której wkładamy telefon na przykład i zabezpiecza ona nasz telefon przed wyładowaniami atmosferycznymi. Pozwala również, jeżeli mamy taką potrzebę, pozostawania w trybie offline, dlatego że blokuje zasięg sieci oraz systemu nawigacji satelitarnej. Bardzo często zastanawiamy się, czy będąc w samochodzie, w samolocie, w trakcie burzy jesteśmy bezpieczni. Jak najbardziej. Zarówno kabina samochodu, jak również kabina samolotu tworzy coś na wzór klatki Faradaya, czyli metalowy ekran, który broni nas przed polem elektrycznym wytworzonym przez wyładowanie. Coś na wzór, dlatego że oprócz samej w sobie karoserii posiadamy jeszcze szereg różnych elementów. Szyby, uszczelki, zamki. Aczkolwiek faktycznie jesteśmy bezpieczni w aucie, w samolocie, jeżeli nie dotykamy metalowych konstrukcji
karoserii przed porażeniem prądem. Pamiętajmy jednak, aby zachować bezwzględną ostrożność. Wyładowanie atmosferyczne to nie jest tylko prąd, to jest również wysoka bardzo temperatura. Mam nadzieję, że rozbudziłam Waszą ciekawość, przybliżając te pojęcia fizyki z elektrostatyki. Przypominam również, że fizyka naprawdę jest dostępna w życiu codziennym. Nawet zwykła lampka ma w sobie elementy z fizyki. Jeżeli chcielibyście zgłębiać tajniki któregokolwiek zawodu oferowanego przez naszą szkołę, zapraszam bardzo serdecznie do naszej szkoły. Rozpoczynajcie naukę z nami. Dziękuję bardzo za uwagę.